Staje mi na twój widok, ile mierzy twój pyton. Cześć, Dawida, dzisiaj lecimy z kolejnym odcineczkiem na moim kanale. Dzisiaj będę czytał wasze komentarze na Sarahachu. Chyba tak to się czyta. Tam mieliście po prostu mi wysyłać jakieś tam komentarze na mój temat. I nie wiem w sumie jakie to są komentarze, czy negatywne, czy pozytywne. Mam nadzieję, że negatywne, bo w sumie większość takie będą. I chciałbym są bardzo informacje jak Facebook, Snapchat i grupa na Facebooku, którą was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie, a my co my życzymy? Zostawcie apeczkę. Lecimy! Przed obejrzeniem zostaw subskrypcję, a następnie kliknij w dzwonek, aby dostawać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. Zapraszam do oglądania. Dobra, wchodzę sobie w Sarahah, już klikam w mój telefon, no, który jest rozładowany jak zwykle. Wchodzę w tego Sarahah i zobaczymy, ile w ogóle teraz na dzień dzisiejszy mam tych tutaj Sarahahów. Okej, mam 137 tych, kurde jak się nazywa, komentarzy i zobaczymy, po prostu będziemy czytać. Ja postaram się tutaj na tych odcinkach to odpowiadać na to. Nie mam pojęcia, czy o ludziach po prostu po tobie jadą. Wszystko było dobrze, dopóki ten sławny youtuber nie zrobił o tobie odcinka. Zrobiło się nagle pełno hejtów, nie przejmuj się innymi i rób to co kochasz, pozdrawiam. Moim zdaniem wzięło się to z tego, że ludzie po prostu nie myślą o tym co robią, tylko, nie wiem, na przykład jakiś tam youtuber powie: o, idźcie na Dawida Czecha, hejtujcie, bo tam clickbait, i wszyscy lecą, wiecie o co chodzi, nie? I ja po prostu się nie przyjmuję, bo gdybym się przejmował, to na przykład nie byłoby teraz takiego odcinka, nie? No, po prostu się nie przyjmuję. Dobra, nie gadajmy o tym, bo to jest... Jesteś youtuberem, jakiego oglądam. Niby oglądam cię krótko, ale wiem wiele rzeczy o tobie. Po prostu jesteś najlepszy. O, dziękuję, wiem, że jest... nie wiem, że jest najlepszy. Ale fajnie, że tak ktoś o mnie widzicie, nie ma jednak samych hejtów. Ile chcesz mieć dzieci w przyszłości? Dzieci w przyszłości? Jezus. Dwójkę, jedynkę? Hej Dawid. Siema. Kiedy odcinek z Kasią? Odcinek z Kasią chyba będzie w te wakacje, miał być już chyba w styczniu, miliard. Ej, to nie może być takie Q&A. Daj, muszę brać takie bardzo kontrowersyjne. Ale dobra, odpowiem na osobę ostatnie. Odcinek z Kasią będzie, no nie wiem, w wakacje chyba. Siema. Jesteś mopsikiem od kilku... Jestem mopsikiem od kilku dni, jaram się, bo mopsiki są słodkie. Fajna grupa, jest naprawdę bardzo zintegrowani ludzie. Fajne są te wasze filmiki. Coś się stanie, albo ktoś ma urodziny i od razu robicie filmiki, jakie są zbiórki fajne. Dobra, jest coś długiego, więc czytamy. Hej Dawid, ty mistrzu clickbait. Nie wiem jak się to pisze. Nie no, oczywiście żartuję, hehe. Może i w sumie robię jeszcze clickbaity, ale mi to nie przeszkadza. Szczerze uwielbiam cię oglądać za taką osobą. Jesteś mnie często śmieszną, twoje filmiki. I nie rozumiem tej fali hejtu na ciebie, ponieważ na polskim YouTube jest bardzo youtuberów, którzy nawet źródła nie podają i są traktowani jak królowie. Ludzie na polskim YouTube nie wiedzą, ile osób ściąga z zagranicznego YouTube'a. Ja przynajmniej daję źródła do jakichś artykułów, sam szukam jakichś tam, nie wiem, obrazków, gdzie się ściągam po różnych stronach, albo na przykład, nie wiem, jak są jakieś, jak to było, te 5 rzeczy, które ludzie nie potrafią zrobić, to sam wypisywałem sobie, a też miałem nagrywać o geniuszu, to nie nagrywałem tego, bo ktoś tu przede mną nagrał, no i to tyle. Jesteś jeden z moich ulubionych youtuberów, a ja nadal nie wiem, czy tu mówisz na początku. A te włosy są to masz zarąbiste. Już niestety nie mam takich włosów. Jeszcze będę je farbował, bo są takie za bardzo żółte teraz. Ale ogólnie będę miał, nie wiem, co tutaj ogarnę z tymi włosami. Tutaj na tej grzywce ogarnę z tymi włosami. No i jeszcze je pofarbuję na jakiś tam inny kolor i będzie spoko, nie? Nie ma już zarąbistych. Masz kontakt z Nikodemem? To jest Nikodem. Lubisz parówki, czy szynki, czy indyka? Nie wiem, parówek. A jak jem parówkę, to tylko z Biedronki, tą taką... z kurczaka chyba. Nic się to jadłem, bo jak się grało, nie wiem, w gry, to kurde, szło się na szybko rano, nawet tu nic smarowało, nic, bierało się chleb i parówka się żarło i tak jest, mam przygody. Jest popularny w szkole? No, jestem popularny w szkole. Kiedyś z ulicy, co chciał od ciebie autograf, to niedawno było w sumie, jak dziewczyny dwie zrobiły sobie zdjęcie. I to było już w tych włosach, nie? Ale nie w ogóle dziwię się, że nie poznał ktoś tam. Nie nudzi ci to nagrywanie? Teraz w wakacje trochę jest gorzej z tym nagrywaniem, no bo teraz na przykład mam jeszcze chore gardło. Teraz się naprawdę pocę, bo muszę mieć tak, zagnięte okno, basoftboxy we mnie tutaj lecą, komputerami wydmuchuje ciepłe powietrze i naprawdę to jest cały upał. Jest tak gorąco. Jeszcze teraz na przykład jest ten sierpień, gdzie chciałbym wykorzystać ten czas, żeby no poleżeć, a no po prostu nie mogę, bo muszę na przykład co 2 dni te odcinki wrzucać, bo jakbym nie wrzucał, to bym miał aktywność poziom XD. No. Pokaż bejbusia ze ściany. To jest bejbuś ze ściany. Bejbuś ze ściany mówił wam siema. Staje mi na twój widok, ile mierzy twój pyton. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Sarahah i takiego bardziej wybrania takich komentarzy, takich bardzo albo negatywnych, albo kontrowersyjnych, takich, na które będę musiał ciężko odpowiadać, po prostu takie pytania wysyłajcie. Tylko na przykład co mam poprawić, no nie wiem, że mam żółte zęby i krzywą mordę na przykład, no. Na przykład mogą takie być. I kto tutaj dotarł, pisze Sanderka Pieczarka. Nie może szkodzić chyba, co? Nie musicie wbijać w opis. Dobra, cześć!